Po dwudziestu pięciu latach małżeństwa znalazł sobie młodszą i odszedł. Za chwilę zrobił jej dziecko, a ja poczułam się staro. Nie mogłam zrozumieć, co do mnie mówił. Oczekuje ode mnie decyzji, czy to ja mam złożyć wniosek o rozwód. Rozwód, który do tej pory jeszcze przed kilkunastoma minutami wydawał mi się czymś kompletnie abstrakcyjnym. Byłam przekonana, że nie doświadczy już niczego pozytywnego w swoim życiu. Miałam na swoim koncie 45 wiosen, dwoje dorosłych potomków, a mój do niedawna ukochany partner właśnie korzystał z urlopu na Rodos w towarzystwie swojej młodej partnerki. Kiedy nasze dzieci już dorosły, miałam nadzieję, że wreszcie ja i mój mąż będziemy mieli znowu czas dla siebie. I właśnie w tym momencie stało się coś najgorszego. Akurat teraz, kiedy w końcu mogliśmy zaczerpnąć oddech i skupić się na sobie, Zamiast na egzaminach, testach, szkolnych zebraniach i buntach młodzieży, mój partner powrócił do domu i przy filiżance kawy, którą mu przygotowałam, oznajmił: Musimy porozmawiać, Aniu. To zabrzmiało nadzwyczaj oficjalnie. Poprzednim razem tak do mnie przemawiał, kiedy przyłapał naszego syna na gorącym uczynku z dziewczyną w przejściu między blokami. Jednak wtedy prowadziliśmy poważną rozmowę jako trio. Tym razem naszych dzieci nie było w domu, więc najwidoczniej sprawa nie dotyczyła ich. Porozmawiajmy, uśmiechnęłam się, nie odczuwając żadnego strachu. Zawsze byłam przekonana, że nawet największe kłopoty można pokonać, jeżeli zasiądzie się do rozmowy i spokojnie omówi sytuację z kimś, kto jest nam bliski. Prawdopodobnie sama zauważysz, że nasze relacje nie są w najlepszym stanie. O czym ty mówisz? Wyraziłam swoje zdziwienie. Nie dostrzegałam, aby cokolwiek szwankowało. Wszystko zdawało się być takie jak zawsze. Marcin chodził do pracy, wracał dość późno, ale zawsze tak robił. Ja również spędzałam dużo czasu poza domem. Moja posada przedstawicielki handlowej w jednym z dużych koncernów farmaceutycznych wiązała się z regularnymi podróżami. Oboje zarabialiśmy na tyle, że mogliśmy żyć bez zmartwień. Nie doświadczaliśmy żadnych problemów finansowych. Nie rozumiem, o co ci chodzi odparłam cicho. Naprawdę? Zdziwił się Marcin. No bo spotkałem kogoś. Na te słowa spojrzałam na niego z szeroko otwartymi oczami. Czy ty właśnie mi oznajmiłeś, że spotkałeś kogoś? Wyjęczałam. Nagle moje serce zaczęło bić na alarm. Czułam się osłabiona i ledwo łapałam oddech. Poczułam się jak główna postać w jakimś mizernym melodramacie. Czasem lubiłam obejrzeć coś takiego. Niejednokrotnie w tych filmach pojawiały się podobne rozmowy. Nie przewidywałam jednak, że pewnego dnia sama doświadczę czegoś, co przeżywają bohaterki filmów. Czy właśnie mi wyznałeś, że masz romans? Spytałam delikatnie. Marcin bezgłośnie pokiwał głową, a następnie z opanowaniem młyknął kawę. Wyrwałam mu ten kubek z rąk i wylałam jego zawartość do zlewu. Być może to było nierozsądne, ale nie potrafiłam obserwować, jak pije kawę, którą wcześniej przygotowałam specjalnie dla niego. Nawet mleko spieniłam z tym specjalnym blenderem. Ale ja byłam naiwna. Rzuciłam okiem na jego ręce, na serdecznym palcu prawej ręki można było dostrzec ślad po obrączce. Jak długo jej nie miał na sobie? Czy zdjął ją tego dnia, czy po prostu nie zauważyłam tego wcześniej? Chyba zauważył moje zaskoczenie, bo wyciągnął obrączkę z kieszeni. Ona jest świadoma, że mam żonę. Małżeństwo nie układa nam się od jakiegoś czasu. Od jakiegoś czasu? Powtórzyłam. Przywołałam w pamięci, że zaledwie siedem dni temu, kiedy wyszłam z toalety otulona zapachem czekolady, a następnie zamknęliśmy się w sypialni, nasze współżycie wyglądało na całkiem udane. Przynajmniej on wyraźnie pokazywał swoją satysfakcję. Bawiłam się swoją obrączką, aż w końcu ściągnęłam ją z palca. Upadła na podłogę i głośno potoczyła się pod szafę. Mój świat zniknął równie niespodziewanie jak moja obrączka. Wszystko straciło swoje znaczenie. Proszę, nie komplikuj tego. Marcin westchnął ciężko. Czy ja w jakiś sposób ci to utrudniam? Przecież nie mówię nic. Dokładnie o to chodzi, zawołał. Staram się poukładać w umyśle te dwadzieścia lat, które spędziliśmy razem. I wiesz co? Jestem zszokowana, jak niewiele o tobie wiem. – Wyprowadzam się. Dziś. – oświadczył. – Zabiorę swoje rzeczy jutro. Musimy rozważyć rozwód. Kto składa pozew? Ty czy ja? Nie mogłam zrozumieć, co do mnie mówił. Tego samego dnia rano dzwoniłam do niego, dając mu znać, że jeśli wróci wcześniej z pracy, obiad czeka na niego w lodówce. Potrzeba będzie jedynie chwili na jego odgrzanie. Teraz jednak on oczekuje ode mnie decyzji, czy ja mam złożyć wniosek o rozwód. Rozwód, który do tej pory jeszcze przed kilkunastoma minutami wydawał mi się czymś kompletnie abstrakcyjnym. No to wychodzę, oznajmił Marcin, niemal jakby udawał się na zakupy czy na spotkanie z przyjaciółmi. No to idź, odpowiedziałam po prostu. Paweł i Robert rozpoczęli naukę na uczelni w stolicy, a mój partner przeniósł się do innego miejsca, pozostawiając mnie samą w przestronnym, trzypokojowym lokum. Wspominam pierwszą noc spędzoną samotnie. Długo nie mogłam zapaść w sen. Moja świadomość była niczym kalejdoskop, w którym przemijały wspomnienia z naszego wspólnego życia. Nasze pierwsze spotkanie, potem ceremonia zaślubin, pojawienie się na świecie Roberta, a rok później Pawła. Urlopy, eskapady, wszystkie dni pełne szczęścia. Przez 25 lat znajomości zgromadziło się tego sporo. Kołdra i poduszki spoczywały na jego części łóżka. Wstałam. Mimo, że była trzecia nad ranem, zdjęłam całą pościel i wrzuciłam ją do pralki, jakbym chciała wymazać znak, który zostawił. Zamieniłam na różowy komplet. Kiedyś otrzymałam go jako prezent od koleżanek. Stwierdziły, że to pościel idealna do wymarzonego domu, do niewielkiego, białego domu, w którym kiedyś próbowałam i planowałam zamieszkać z Marcinem, ale to nigdy się nie zrealizowało. Moje życie w samotności było dla mnie wyjątkowo trudne. Marcin w ekspresowym tempie złożył papiery rozwodowe. Dochodziły mnie słuchy, że na horyzoncie pojawiło się kolejne potomstwo. Nie byłam pewna, czy to prawda. Ja sama coraz bardziej zaszywałam się w swoim wewnętrznym świecie. Czułam się nieatrakcyjna, starzejąca się i zaniedbana. Rzeczywiście zapomniałam o sobie, mimo że patrząc obiektywnie, wciąż byłam pociągającą kobietą. Ale odchodząc, Marcin odebrał mi zainteresowanie swoim wyglądem. Mamo, masz zaledwie czterdzieści pięć lat, rzekł do mnie Robert. Zaledwie, zastanawiałam się. To nie więcej niż połowa życia, biorąc pod uwagę współczesne statystyki. Nie daj się zdominować smutkowi, zastanów się raczej, jak spędzisz pozostałą połowę. Jednak nie miałam ochoty zastanawiać się nad tym. Wszystkie moje marzenia straciły na wartości, gdy moje małżeństwo zaczęło się rozpadać. Również te o małym, białym domku. Nie podobało się to moim chłopcom. Na moje 46. urodziny wręczyli mi niekonwencjonalny podarunek. Rower? Zdumiałam się. Przecież ostatni raz na jednośladzie jeździłam dwie dekady temu. Dokładnie nadszedł czas, aby to zmienić. Przyrzekłam im, że dam mu szansę. Na początku wybierałam się na krótkie przejażdżki. Z czasem coraz bardziej odważnie decydowałam się na dłuższe trasy. Moją ulubioną była ta, która prowadziła obok działek ogrodowych. Cieszyłam się słuchając śmiechu ludzi przy grillu, szum wody podlewającej młode rośliny. Uwielbiałam też obserwować kwiaty rosnące przy płocie. Stopniowo zaczęłam rozpoznawać właścicieli tych ogródków i zaczęliśmy się witać. Witam, usłyszałam męski ton. Czekałem na panią. Na mnie? Zaskoczyło mnie to i zatrzymałam rower. Mam własne truskawki, może by pani chciała, zasugerował. Z przyjemnością kupię, odpowiedziałam. Nie, to jest upominek. Cenię sobie ogrodnictwo, ale później nie ma komu tych owoców jeść. Kolejnym razem również coś dla pani znajdę. Dziękuję, odparłem z uśmiechem. Kiedy nadszedł następny dzień, otrzymałam kilka bukietów kopru i kilka kalarepek. Tak w ogóle nazywam się Alek. Mężczyzna wyciągnął do mnie dłoń. Jestem Ania, odpowiedziałam, podając mu swoją rękę. Dobrze, że masz plecak, inaczej by ci się nic nie zmieściło. Muszę ci przymocować koszyk. Zaskoczona spojrzałam na niego. Wyglądał na zakłopotanego. E, mam taki zabytkowy koszyk uzupełnił. Siedem dni później, dostrzegłszy mnie, zaczął machać w moim kierunku. Aniu, mam tyle kwiatów może masz ochotę zerwać sobie trochę? Złapał mnie za dłoń, mimo że jestem kobietą przed pięćdziesiątką i zaprowadził w kierunku swojego ogrodu. Tutaj mieszkam oznajmił, pokazując niewielki biały dom ten malutki biały domek. Powtórzyłam cicho. Zbierałam kwiaty. Ale zaprosił mnie również na grilla, a nasze śmiechy mieszały się z tymi, które jeszcze do niedawna słyszałam tylko z daleka. Sezon ogrodowy dobył końca, jednak my nadal się widywaliśmy. I tak oto przemknął nam cały rok. Za nami historia numer jeden. Uciekamy do historii numer dwa. Przyłapałam męża. Jak mam mu znowu zaufać? Przyjaciółka radzi, że powinnam wyjść z tego teatru. Pod koniec sierpnia niechcący przyłapałam męża na tym, jak romansował z koleżanką z pracy. Tego dnia mieliśmy jakąś awarię w biurze i puścili nas dwie godziny wcześniej. Przyjechałam do domu, wzięłam prysznic i korzystając z tego, że nikt mi nie przeszkadza, położyłam się na łóżku w sypialni z książką w ręku. Mąż nie wiedział, że już jestem. Gdy tylko wszedł, nie zdążyłam nawet się pokazać, a on już gadał przez telefon. Gdy dotarło do mnie o czym mówi, zamarłam w bezruchu. Obgadywał mnie, jaką jestem zimną żoną, i że już nie może wytrzymać ze mną. Kiedy on chce, to mnie głowa boli, albo mam okres. Potem płynnie zaczął deklarować uczucia i dziękować swojej rozmówczyni za ostatni upojny wieczór. Zagryzłam zęby. A on mówił dalej, że chciałby to powtórzyć w najbliższy piątek, bo nakłamał mi, że musi zrobić jakiś projekt i nie będzie go do późna. Nie będę nic podejrzewać. Gdy taki rozemocjonowany wizją randki wszedł do sypialni z telefonem przy uchu i mnie zobaczył, aż cały zbladł. Możecie się domyślić, jaką awanturę mu zrobiłam. Postawiłam mu ultimatum, że albo zrywa natychmiast kontakt z tą kobietą, albo z naszym małżeństwem koniec. Miałam ochotę wyrzucić go z mieszkania natychmiast. Kajał się i przepraszał, a ja w tym szoku dałam mu szansę. Choć nie mogłam uwierzyć, jaka byłam ślepa, nie domyślając się, że ostatnie zmiany w jego zachowaniu były spowodowane przez tę Karolinę. Mój mąż zaczął ćwiczyć lepiej się ubierać, bardziej dbać o siebie. Myślałam w swej naiwności, że stara się dla mnie. Ufałam mu bezgranicznie. A teraz to wszystko legło w gruzach. Nie potrafię się pozbierać. Nie wiem nawet, jak ta kobieta wygląda i nie chcę wiedzieć, ale wyobraźnia nie daje mi spokoju. Gdy na niego patrzę, wciąż mam przed oczami scenę, jak ona się do niego migdali. Od tamtej akcji minęły już ponad trzy miesiące, a ja czuję się, jakby coś we mnie umarło. Niby mąż mówi, że tamta sprawa skończona, zaprzecza, że to nie była miłość, a zwykły krasz i ciekawość. Mówi, że nie ma przede mną tajemnic, Podał mi nawet pin do swojego telefonu i hasło do messengera, na dowód, że tamta sprawa jest za nim. Ale wciąż mam wrażenie, że on nie mówi mi całej prawdy. Co za problem założyć sobie drugie konto na boku? Nie wiedziałam co o tym myśleć i zwierzyłam się w wszyscy wszystkiego mojej najlepszej przyjaciółce. Ona mówi, żebym nie łudziła się, że facet tak po jednym razie zrezygnuje z kochanki. Skoro umiał oszukiwać przez tyle czasu, to dla chcącego nic trudnego. Znajdzie sposób, żeby grać przede mną idealnego męża, a stamtąd i tak będzie się widywał. Nie wiem, co o tym myśleć, ratować małżeństwo mimo zdrady, czy dać sobie spokój i wyjść z tego teatru, póki jeszcze tak bardzo nie boli. Boję się, że bilet na to przedstawienie będzie mnie słono kosztował. Co byście zrobili na moim miejscu? Byliście w takiej sytuacji? Jest szansa, że to więcej się nie powtórzy? Zawiedziona. Czy ktoś zawiedziony i odpowie? Czy dacie jej jakąś poradę? Możecie to zrobić używając komentarzy. Ja dziękuję za wysłuchanie z dziś i do usłyszenia już niedługo.